No to lecimy z drugim odcinkiem z LEGO Gwiezdnych Wojen. Witajcie serdecznie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo kolejny odcinek pojawi się już dzisiaj o godzinie 17. I jeżeli chcecie taki maraton może z tej gry, to zostawcie po prostu lajka. Możemy się umówić, że tam ileś będzie lajków, to po prostu wrzucam kolejny film, bo jestem naprawdę nahypowany. I co? Lecimy, rozpoczynamy kolejną misję fabularną. Królewski ratunek. Kontynuuj tryb fabularny. Zobaczymy, co tutaj będzie się ciekawego działo. Będzie jakaś cutscenka? Aha, nie ma żadnej cutscenki, okej. Uratuj królową Amidale przed Federacją Handlową. O, i rzeczywiście ta umiejętność, którą rozwinąłem w poprzednim odcinku, jest o wiele, wiele... jest zauważalna, bo o wiele szybciej biegam. Także jest naprawdę spoko. Plus, nie wiem, czy mogę to pokazać. Chyba nie będę mógł jeszcze tego zrobić, bo odblokowałem sobie dużo nowych postaci. Wszystkie kody wam podrzucę w opisie. Jeżeli macie grę i chcecie sobie odblokować właśnie kody, to się wprowadza tutaj. Wprowadź kod. I niestety nie mam możliwości, przynajmniej jeszcze nie wiem jak to zrobić, ale nie mam właśnie jak wam pokazać tych wszystkich postaci, które odblokowałem. Wow, co to jest? To jest jakaś dziwna kamera, mi się troszeczkę popsuła. I mamy tutaj przeciwników, których musimy pokonać. Szczerze spodziewałem się i troszeczkę się tego bałem, że ci zwykli przeciwnicy będą mieli bardzo dużo punktów zdrowia i na przykład jednego takiego gościa będziemy bili, nie wiem, z 20-30 sekund. Pamiętam, że w LEGO Avengersach mi to przeszkadzało dość mocno. O, i tutaj tak, i rozumiem, że... Okej, czyli nie ma żadnej cutscenki. O kurde! Ta walka jest o wiele lepsza niż się spodziewałem. Dobra, i został jeszcze jeden droid. No, i wszystko. Królowa została uratowana. Jesteśmy ambasadorami kanclerza. Musimy nawiązać kontakt z Republiką. Gdzie transportowce? W hangarze, tędy. Twoi są bomba! Dobra, rozumiem, że będziemy musieli ją bronić po drodze. Odeskortuj królową Amidale do jej transportowca w hangarze TED. I wiadomo, jest tutaj taki mały twist dla tych, którzy nie znają może tej historii, to nie będę tutaj mówił, ale no, zresztą zaraz się dowiecie, na jakiej zasadzie to tutaj działa. O kurde, ej, wiecie co? Ja chyba będę mocy używał. Nie wiem, używanie mocy wydaje mi się o wiele lepsze. Patrząc na to, co mogę na przykład z takim gościem robić tutaj. Albo mogę go trzymać w powietrzu i inni będą w niego... Halo? Strzela ktoś w niego? Zrobicie mu coś? O, dobra, w końcu udało się go pokonać. Myślałem, że będzie gorzej. Tutaj na dół nikogo, na dole nikogo nie ma. I mi pokazuje, że tutaj gdzieś jest kolejny niebieski klocek, tylko że on jest tam na górze. No ja niestety nie mam szans go teraz dosięgnąć, ale tak jak zapowiadałem, wrócę sobie, wiecie, na spokojnie pozwiedzać te wszystkie lokacje. Nie wiem, czy to będzie na filmach, to w zależności od tego, czy będziecie chcieli, ale na razie chcę się skupić na głównym wątku fabularnym. Dobra, pyk, pyk, ty, czyli mamy... Czekajcie, trójkątem coś się robi? A nie! Nie widzę, żebym mógł trójkątem coś robić, ale no i tak można ładne kombosy. Tam wszystko na prawo jest pokazane. 73 tysiące i gdzie jest ten transportowiec? Nie widzę. Aha, chyba że tędy, bo widzę, że czekają też na mnie tutaj. Albo i nie, dobra, to niepotrzebnie się wracam co chwilę. Podoba w ogóle mi się grafika, nawet o tym nie pogadałem, ale jest przepiękna. Widać, że to jest nowa jakość LEGO, zobaczcie, są te odbicia nawet w wodzie tutaj. To są takie małe detale, ale naprawdę to wszystko wpływa mega pozytywnie na cały odbiór gry i zostaje muzyka, przynajmniej na razie filmowa, do momentu, w którym mi w sumie zablokują jeden z filmów, a nie wiem kiedy to będzie, bo z tego co sprawdziłem po prostu w pierwszym filmie wszystko jest ok, więc czemu miałbym to zmieniać, skoro, tak jak mówiłem ostatnio, muzyka filmowa to jest jednak połowa tutaj tego klimatu i tego sukcesu. Dobra, a drugą połową będzie piękny gameplay i piękne, nie wiem co jeszcze. Dobra, lecimy. I chyba to już tutaj, tak mi się zdaje, ale to nie, nadal nie jest misja, bo mamy, czekajcie, widzicie, gra wstrzymana, cały czas nam pokazuje jakby lokację główną, a nie nazwę misji. Sorry, że tak to będę sprawdzał, ale chcę zobaczyć, czy wszystkie misje będą tutaj takie króciutkie, czy raczej, nie, chodź, o, ale droid! Co to jest? Ojejku, czy... Dobra, ja mogę ciebie zniszczyć? Nie, nie mogę. Nie wiem dlaczego. A mogę z tobą porozmawiać? Porozmawiaj. Aha, podstawy. Wprowadź kod, dodatki. Dobra. Może za chwilę z tobą porozmawiam, tylko na początku się zajmę tutaj tymi moimi przeciwnikami. Chcę zobaczyć, o co chodzi z tym trójkątem, bo raz... A, chyba trójkąt to jest coś w rodzaju takiego finishera. Tak bym obstawiał. Dobra, i chciałbym jeszcze raz z tobą porozmawiać i zobaczyć,
Co ty mi tutaj ciekawego możesz powiedzieć? Porozmawiaj. Podstawy, umiejętności, systemy gry. Okej, wszystkie postacie. Wprowadź kod. Karty z danymi. Umiejętności, przedmioty kolekcjonerskie. A czekajcie, podstawy, wskazówki, dostępność, umiejętności. A ja bym chciał zobaczyć liczbę postaci. Aktywne misje, misje poboczne. 140 misji pobocznych jest. Jo, dobra. Tu mamy ulepszenia, wybór statku, wybór postaci niedostępny. Aha, czyli nie mogę, nawet jeżeli bym chciał, to nie mogę tego zrobić. I tutaj mamy całą mapę. Dobra. I jak widzieliście, tam jest naprawdę dużo tych klocków niebieskich do zebrania. Wyjdźmy może z tych opcji i chodźmy za wątkiem fabularnym. Gotowi do drogi? Tak, jesteśmy gotowi. Kontynuuj tryb fabularny. Cyk. Jest i blokada. Uuu. A czasami R2D tu tego nie naprawiał? Nie damy rady dotrzeć na Coruscant. Hipernapęd przecieka. Tu, mistrzu. Tatooine. Mała na uboczu. Federacji handlowej tam nie spotkamy. Okej, okay, i rozumiem, że mogę sobie polecieć. A mogę rozwalić na przykład tę skałę tutaj? Czy to już za dużo wymagam? Odblokowano nowy statek, holoprojektor i użyj monet, aby zakupić statek w zakładce. Dobra, chyba muszę polecieć tutaj, a mogę na przykład w innym miejscu wylądować. Myśliwiec gwiezdny z Naboo. Tam coś jest. O, chyba mogę... Dobra, to mogę na pewno rozwalić, także polecimy sobie. Małe zboczenie z tego toru. I wydaje mi się, że mylą mi się, bo chyba nazwałem te robociki, z którymi walczyłem, ja nazwałem je droidami, ale nie jestem pewien, czy to są na pewno droidy, więc będę musiał sobie to sprawdzić i taką ściągę przygotować, wiecie, żebym nie popełniał więcej problemów. Okej, okay, i mamy 5 klocków odblokowanych, czyli za zniszczenie czegoś takiego. No dobra, no to co, lecimy tam, w tamto miejsce i powiem wam, że ja jeszcze muszę sobie zmienić jedną rzecz. O, dobra, wszystko już ustawione, po prostu chciałem zamienić górę i dół, bo zauważyłem, że jakoś tak nieintuicyjnie to jest i chciałem sobie inaczej to zrobić. Także lecimy Mos Espa. Tutaj będzie bardzo, bardzo fajna rzecz, na którą nie ukrywam, czekam od samego początku. I to jest jeden z powodów, oprócz tego, że wydaje mi się, że w ten sposób poprowadzona historia będzie lepszym wyborem dla osób, które nie znają Gwiezdnych Wojen, chociaż nie wiem, czy są takie osoby, które kompletnie nic nie znają, ale tutaj no będzie ten wyścig i mam nadzieję, że ten wyścig będzie można, wiecie, brać w nim udział. To po pierwsze, Tatooine Mos Espa. A po drugie, przypomniało mi się, że jest taka gra w świecie Gwiezdnych Wojen, która się opiera tylko o wyścigi. Jej wysokość rozkazała mi pójść. I w którą grałem za dzieciaka. Niestety nie pamiętam nazwy. Może ktoś przypomnieć w komentarzu. Była bardzo fajna gra. Jedna ze służących królowej. To kiepski pomysł, ale jeśli tak sobie życzy królowa. No dobra. Potrzebujemy mechanika, czyli Padme do nas dołączyła. Popytajmy. Okej, okay, mogę to rozwalić? A, chyba że mam zbierz informacje na temat naprawy hipernapędu w Mos Espa. No, porozmawiajmy sobie. A, czyli to jest droid pomocny tak zwany. Tak, czekajcie, tak, to jest droid, prawda? Żebym się nie pomylił. Jak tutaj to wygląda? Okej, okay, porozmawiaj. A, Chyba, że będę mógł... Wiele postaci i droidów mówi we własnym języku. Jeśli kogoś nie rozumiesz, spróbuj skorzystać z pomocy droida protokolarnego, który będzie dla ciebie tłumaczył. A, super! To są takie małe rzeczy, które, tak jak mówiłem, są naprawdę spoko, ale ty wygląda... No właśnie. Ślicznej czapeczki ze śmigłem dla tego smętnego astromecha. Od razu doda chłopakowi pewności siebie, mówię ci. Widzę, że to jest jednak w wielu wersjach, znaczy w wielu częściach Lego. Postacie poboczne bardzo często... Te dialogi są dość dziwnie nagrane, przez co na przykład ja nie słyszałem praktycznie tego dialogu. Ja wam to troszkę zbustuję, ale pewnie i tak muzyka z tła będzie wam to dość mocno zagłuszała. Myślałem, że nie będzie już czegoś takiego tutaj, ale wygląda na to, że...
Jednak ten problem jakby nadal tutaj występuje. Dobra, gdzie ja mam w ogóle iść? Zbierz informacje na temat. Okej. Okay. A, w ogóle mnie prowadzi gra za rączkę. Nie zwróciłem na to uwagi kompletnie. Czyli co? O, tu jest jakiś gościu. Co jest? Nie wiem, komu on macha. Mogę z tobą porozmawiać? Czujesz coś? To nie muzeum, że można się przyglądać towarom dla zabicia czasu. I niczego nie wąchaj. Zapachy nie są za darmo. Uszy też zakryj. Dobra, to przepraszam, to już nie będę. Chyba musimy wejść... L1? A ja mam R2D2? Jest R2D2. Ej, przepraszam. Zmieniłem to sterowanie, powiem wam, góra-dół. I teraz muszę się do tego przyzwyczaić na nowo. Co to jest za zagadka? Okej, okay, obróć. Sekunda. Nie wiem, o co chodzi w tej zagadce. Chyba, że coś takiego... Aha, dobra, to jest wszystko. Pierwszy raz robiłem tą zagadkę, to jeszcze człowiek nie wiedział. Dobra, wejdźmy do środka. Wow, alarm? Co jest? Halo? Dobra, no będziemy musieli... Tutaj pewnie za chwilę poznamy Anakina. Jeżeli dobrze kojarzę, złap. Mogę to złapać? A nie, on broń wyciągnął. Dobra. No trzeba wszystkich rozwalić. Tylko wiecie co? Ja zmienię postać może na jakąś troszeczkę inną z mieczem świetlnym. No właśnie. Wszystkich zniszczymy. Dobrze, a jeszcze jakieś kombosy robię. Nie ma tak jak przybić na obcą planetę, bo nie wiem, czy oni wcześniej byli na tej planecie i od razu zrobić totalną zadymę i rozpierduchę. Okej, złap. Cyk. Podnieś. Tylko gdzie ja mam to przesunąć? Dobra, weźmy sobie na razie tutaj, w to miejsce i zobaczmy, czy mamy w ogóle to jakieś inne rzeczy. A, tu kolejna ekipa. Zbierz informacje na temat napędu. Czyli ja nie powinienem tutaj nawet wchodzić, wiecie? W tym momencie. Bo wydaje mi się, że nie mam jeszcze odblokowanych wszystkich rzeczy. I chyba tego nawet nie będę mógł rozwalić. No właśnie. Dobra, wyjdziemy stąd. Mamy jakąś rzecz poboczną, ale skupmy się na tym, co musimy tutaj zrobić. O, i na przykład ja muszę iść, widzicie, w to miejsce. Porozmawiajmy z tobą. Nie, ja to nic nie wiem o żadnych statkach i naprawach. Ej, ale możesz iść o tą tu ulicą i popatrzeć na wyścigi ścigaczy. Ciekawsze to niż reparacje hipernapędów. Słowo daję. No dobra. Ale tam... Okej, okay, tutaj widzę, że walka trwa nadal. Zbierz informacje, czyli muszę iść tutaj. Po prostu dalej. Zastanawiam się, czy to będzie na przykład osoba, która mi w końcu coś powie. O! Jasne, jak wszyscy. Najlepiej odwiedź Łata. Jego sklep jest po drugiej stronie miasta. Dobra. Po drugiej stronie miasta. Nie uczyli, że ktoś nas atakuje. Czy to nie jest ład? A nie, to jest chyba z tego samego gatunku, co właśnie on jest. Dosiądź? Wow! Po co normalnie podróżować, skoro można... W sumie nawet nie wiem, jak to się nazywa. Jest jakaś nazwa napisana? Nie, chyba nie widzę. Znaczy, chyba nie ma tego. Znajdź miejsce w Mos Espa, gdzie można kupić części. No i jesteśmy na miejscu. Kontynuuj tryb fabularny, tak. Mam 20 tysięcy datarii. Kredyty Republiki nic tu nie znaczą. Daj coś prawdziwego. Śmieszny z ciebie chłopak. Buduję sobie ścigacz. Musisz mieć refleks Jedi, skoro się ścigasz. Jutro jest wielki wyścig na święto Bunta. Zgłoście mój ścigacz. Anakin. Za wygraną kupię części i jeszcze mi zostanie. Moc jest w nim wyjątkowo silna. To wiem na pewno. Zasługuje na więcej niż niewolnictwo. Chłopak mówi, że chcecie sponsorować jego start! Przypadkiem akurat wygrałem ścigacz. Postawiłbym go w zamian za, powiedzmy, chłopaka i matkę. Na pewno nie jest tyle warty. To chłopaka. Stoi! Okej. Okay. Powiem wam, że... Jakby sens jest wszystkiego zachowany oczywiście, ale jest bardzo, bardzo, bardzo szybko. Udaj się na wielką arenę w Mos Espa i weź udział w wyścigu. Aha, czyli rzeczywiście od razu będziemy szli na wyścig. To szybko nawet ten wyścig udało się osiągnąć. Czyli wygląda na to, że na jeden epizod, jeżeli miałbym teraz obstawiać, ile będzie odcinków, no to będą, nie wiem, 4?
No, coś koło tego. Jeżeli oczywiście będę się skupiał tylko na wątku fabularnym, to i tak w sumie dużo. Patrząc na to, że mamy 9 epizodów, plus nie wiem, czy nie mam jakichś misji dodatkowych związanych właśnie z Mandalorianem, z Hanem Solo, z Rogue One, co tam jeszcze jest? Z Księga Boba Fetta, tego nie oglądałem niestety, więc nie wiem, czy to jest dobre. Słyszałem różne opinie, że dużo jest różnych postaci, a tytułowy Boba Fett został gdzieś tam zrzucony na krawędź tego serialu, ale to też powtarzam po prostu innych opinie. Wyścig Bunta Classic, albo Bonta Classic, nie wiem jak to się wymawia, ale lecimy z wyścigiem. Pamiętaj, skup się na chwili obecnej. Czuj, nie myśl. Ufaj instynktom. Dobrze. Niech moc będzie z tobą. No i o to mi chodziło. Dobra, zaraz zobaczymy. Przyspieszacz, okej. Okay. 3, 2, 1. Muszę wygrać ten wyścig. Jazda. O kurde. Dobra, dobra. Nie wiem, czy ja mam jeszcze bardziej przyspieszyć? Czy to jest wszystko oskryptowane w ten sposób, że ja na początku i tak startuję z ostatniego miejsca? A, i tak mnie gra troszeczkę prowadzi. Ale dobra, już widzę, po prawej stronie mamy tor pokazany. Wow, 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 wow. Dobra, dobra, dobra. Poradzę sobie raczej z tym wyścigiem. Będę ścinał zakręty dość mocno. Powinienem wyjść na prowadzenie. Nie, zaraz, za momencik. Spokojnie. I ja jestem już, już jestem trzeci i nie użyłem tego boosta, który tam był. Dobra, dobra, przeleciałem przez tekstury, bardzo dziwne. Ale trzecie miejsce. Uuu, dobra, busik, busik, busik. No. Tylko, że użyłem boosta i straciłem moją trzecią lokatę, ale spokojnie. Jeżeli, wiecie, jeżeli się nie uda za pierwszym razem, bo to są trzy okrążenia. Dobra, to nieważne. To raczej się uda, ale zarąbiście jest to zrobione, powiem wam. Nie sądziłem, że to będzie takie fajne. Trochę mi to przypomina właśnie tą gierkę, o której mówiłem, która polegała na tych wyścigach. Nie, to bardzo, bardzo stara. Ooo! Ale poleciałem gdzieś wysoko. Co jest? Nie! Nie wygram, jak go nie podepnę! Szybko, celuj, tak. Dobra, mamy to. Jest, czyli tak musiało po prostu być, że ja tracę troszeczkę pozycji do nich i dopiero pewnie na samym końcu, mam taką nadzieję, na samym końcu będę mógł nadrobić, tylko patrząc na to, że oni są gdzieś przede mną na mapie, a ja ich nie widzę, no to może być mały problem, żeby ich dogonić, ale zobaczymy. Najwyżej, wiecie, zrobię parę jeszcze powtórzeń. O, ktoś jest? Dobra, już druga lokata. Zaraz. Tu gdzieś chyba boost powinien być. I wydaje mi się, że nie zebrałem części, które powinienem zebrać. O, wow. Dobra, buścik. No wiem, że od razu lepiej. Dobra, trzecie okrążenie. Na trzecim okrążeniu go robię i widziałem, że tam są kolejne części mini zestawu, które będę musiał ogarnąć. Aha, i ominąłem boosta. Powiem wam, że troszkę, bo możecie się zastanawiać, czemu na przykład ominąłem tego boosta, jeżeli ten boost był dosłownie obok mnie, na przykład, albo czemu tak losowo skręciłem. Jest włączone jakieś wspomaganie sterowania i gra nas trochę naprowadza, w którą stronę mamy lecieć. To nie tak, że mamy tutaj pełną dowolność, tylko, ja wskazuję mniej więcej kierunek, ale na przykład to, co się teraz dzieje, to jest, to sama już gra mnie prowadzi i ja nie miałem kompletnie na to wpływu, że uderzyłem w tą skałę. Ale widocznie mówię, tak musi być, więc tylko tłumaczę, że nie jestem taki słaby, tylko tak to tutaj zostało pomyślane i zrobione. Dobra, zaraz się uda. Lada momencik. Pierwsze, drugie miejsce, jesteśmy łeb w łeb idziemy. O, dobra, teraz udało się mini zestaw. 1/5. Czyli to jest kolejna misja? Po prostu wyścig i tyle? Dobra, pierwsze miejsce. Żeby się tutaj nic złego nie wydarzyło teraz i mamy to.
Ładnie. Dostarcz części do hangaru. Później do ciebie przyjdę, żebyś oddał chłopaka. Mamo, patrz, ile mamy pieniędzy! Teraz możesz spełnić marzenia, Ani. Pakuj się, nie mamy czasu. Yuki! Zrobicie z niego Jedi? Tak. A co z mamą? Synku, moje miejsce jest tu, ale ty musisz ruszać. Wrócę i cię uwolnię, mamo. Obiecuję. O, pani Chuanakinie. Przyznam, że wolałbym być bardziej ukończony. Przepraszam, że cię tak zostawiam, Tripio. Żegnaj. Ojej. I zostawił. No dobra. Wyścig Bunta Classic 1. O, ukończono poziom. A gra swobodna odblokowana. Spoko. Monet chyba za dużo. Tak, nie udało mi się zdobyć niestety. Udało się jeden mini zestaw. Wąchaj spaliny to Skywalker, niebezpieczna prędkość. Nie wiem co to było to Skywalker. I w jaki sposób trzeba było to odblokować. I jeden mini zestaw. Aha. No, czyli pamiętam, że w starych wersjach chyba LEGO było 10 takich mini zestawów na poziom, które trzeba było odblokować. I mamy Anakin Skywalker ścigacz. Mamy też jakąś drugą postać, której niestety nie kojarzę. I mamy tego naszego droida niedokończonego. Wracajmy szybko na statek. Polecę z wami prawdziwym statkiem kosmicznym? Jak mistrz Obi-Wan nie pójść na pokład i nie zostać okay. Nie wiem, czy ja muszę tutaj iść, ale wiecie co? Zboczymy na chwilę z tego i zobaczymy. Czy mogę tutaj coś zrobić? O! Chyba mam go śledzić. Odblokowano postać, naciśnij, aby otworzyć holoprojektor i użyj monet, aby kupić postać w ich zakładce. Dobra. Ty. Trochę creepy to jest. Okej. Okay. No dobra, jeżeli będą wszystkie takie aktywności poboczne w ten sposób robione, to powiem wam tak, ja jestem... na tak. Mamy klucz jakiś i ten chyba klucz trzeba użyć tutaj. Może nie powinienem tak rushować tego? Mówię, to jest, ja nagrywam te odcinki trzy po sobie, więc nawet jeżeli napisaliście jakieś komentarze, to niestety nie mam się jak się do tego odnieść, więc... To jest jakieś gdybanie i tutaj musi wejść... O, tylko gdzie on poszedł? W końcu mam dostęp do postaci i wydaje mi się, że warto na chwilę się nad tym pochylić i pokazać wam, jak to tutaj działa. Czyli mamy, na przykład wybieramy sobie Anakina Skywalkera i rozumiem, że mamy tutaj postacie, które są, tak jakby były w jego otoczeniu. Tak przynajmniej ja to rozumiem, nie wiem ile w tym jest prawdy. Pamiętajcie, że możecie mnie śmiało poprawić. Jeżeli wezmę sobie na przykład Jar Jar Binksa, to też mamy... postacie, powiedzmy, towarzyszące albo jakieś alternatywne skórki, które możemy odblokować. Już sobie na przykład sprawdzałem, bo są też postacie, które ja odblokowałem kodami na samym początku odcinka mówiłem i właśnie to jest mniej więcej to, co tutaj widzicie. Dengan, Tarkin, tylko że nie wszystkie postacie są takie jakby tutaj od samego początku i niektóre... O, Mandalorian, okej... Okay. Dengar, no dobra, no i jest tego troszeczkę. Ja bym chciał sobie wybrać tego naszego droida pięknego. I czy ja teraz mogę ciebie kupić na przykład zamiast ciebie? Nie. Nie za bardzo rozumiem, jak to tutaj działa. Czyli tak, wybieramy sobie ciebie, klikamy zamień i mam zamienić na przykład Obi-Wan Kenobi klasyczny. Aha, i teraz mi się... Nie bój się. To jest z tych, chyba z tych starych wersji LEGO. Anakin, zobaczcie, jaki zadowolony jest.
Ale dobra, jeszcze raz wrócę do tego i spróbuję ustawić tak, żeby był tutaj droid. Dobra, już chyba rozumiem. Po prostu każdy ma kolor i mogę podmieniać postacie z danego koloru, czyli zielony na zielony, pomarańczowy na pomarańczowy i biały na biały. I nie mogę po prostu jeszcze tego droida sobie dać. Tak gdyby kogoś to po prostu interesowało, jak to działa, czyli nie mogę wykonać tej misji, przynajmniej nie teraz. Także no, wygląda na to, że muszę wrócić do tego mojego statku. Myślałem, że uda się zrobić tą misję, ale właśnie tego, to jest jednocześnie rzecz, która jest normalna w LEGO, ale tego nie lubiłem właśnie robić na początku, czyli aktywności poboczne. Bo co rusz, natrafiasz na jakąś ścianę, na coś w postaci, że nie, tutaj potrzebujesz postaci, która ma umiejętność, której ty jeszcze nie masz na tym etapie rozgrywki, więc wróć tutaj za na przykład 10 godzin i dopiero wtedy będziesz mógł coś tutaj dalej zrobić. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, czy działa tutaj normalnie parkour i czy mogę sobie chodzić po wszystkich budynkach i wygląda na to, że tak, że... tutaj jest klocek? Zobaczmy... Nie widzę tego. O, jest klocek. Okej, tylko jak ja mam ten klocek... jak ja mam ten klocek tutaj dostać? Tu mamy coś, chyba że ja mam się na tym... mam się na tym zawiesić i mamy, czyli... nie mogę skoczyć. Okej, czyli ktoś inny będzie musiał to zrobić, czyli tak, ty robisz coś takiego. Zmieniamy sobie postać na tego Jar Jar Binksa i pytanie, gdzie jest ten klocek, bo... Ja chyba szedłem tutaj, tak, to było, sobie wszedłem, bo mówię, sprawdzę, czy można wchodzić dowolnie, gdzie się chce. I wygląda na to, że jest rzeczywiście taka możliwość tutaj. Oj, będzie ciężko tam wejść. Zaczep hak. O! Czyli była tutaj normalna droga, ja niestety z niej nie skorzystałem, ale jeden niebieski klocuszek zdobyty. Zobaczmy. Tak, udało się zdobyć. Misja ukończona, zakamarki z zyskiem. Aha, czyli to jest w ramach misji pobocznych. Ja myślałem, że misje poboczne, wiecie, to będą coś takiego, że dialogi będą coś w tym stylu. Ale wygląda na to, że nie bardzo. I tutaj na górze jest jakiś jeden klocek. Ale też widziałem, że jeden był gdzieś w tym miejscu. Także możemy go sobie szybko zdobyć. A, nie można. A dlaczego nie mogę tego zrobić? Chyba muszę to wysadzić, albo nie. Albo potrzebuję jakiejś mocy, której nie posiadam. No, najprawdopodobniej to drugie. Także widzicie, staram się robić tutaj te rzeczy, a nie tylko raszować od punktu do punktu, ale no, gra mi to troszkę uniemożliwia. Cyk, kontynuujemy tryb fabularny. Oj! Ujawniliśmy się przed Jedi. Ruszaj za nimi, mój młody uczniu. Wiesz, co robić. Okej. Okay. Samouczek wciśnij, aby otworzyć holoprojekt, który daje się do swojego celu, korzystając z mapy galaktyki. Dobra. I mapa galaktyki. Tu mam w ogóle 100% zrobione w przestrzeni kosmicznej. Okej, okay. jakie mogę to zrobić? Tak, podróż, wyświetl mapę, tutaj mamy jakiś punkcik, tutaj jest jakaś moneta kometa, którą już przecież mieliśmy. Okej, okay. Czyli muszę się udać tutaj, a jestem w tym miejscu. Rozumiem, że podróż to jest po prostu, podróż, ty klikasz i się tam teleportujesz. Ale słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle, będziemy kontynuowali naszą podróż o godzinie 17, więc zapraszam serdecznie, do zobaczenia, cześć!